Biblia jest księgą religijną, dlatego że powstała w ramach określonych religii. Powstała dlatego, że chciano dla tej religii dać jakiś kanon, jakieś zasady, pewne fakty opisać, prawda, postępowanie ludzkie określić i tak dalej. Więc pierwszym tematem oczywiście jest tutaj problematyka religijna. I tutaj od razu trzeba powiedzieć, że Biblia pod tym względem jest bardzo specyficzna, bo jest księgą, która powstawała przez bardzo długi czas, miała różnych autorów i jest księgą dwóch religii, bo żydowskiej i chrześcijańskiej. I była pisana przez ludzi, którzy się bardzo zmieniali pod względem ich warunków życia, kultury i tak dalej. O czym między innymi świadczy, że została napisana w trzech językach, hebrajskim, aramejskim, greckim. No i, ale co jest najważniejsze, że to jest księga, która mówi o jednym problemie. Tym jednym problemem jest problem zbawienia. Ukazania Boga jako tego, który jest zbawicielem dla ludzi, to znaczy ich przygarnia do siebie. W bardzo specyficzny sposób, ponieważ księga ta zwraca uwagę na historię. Bóg działa w historii poprzez historię. To jest taka zasadnicza treść Biblii. I dlatego to Biblia nie jest podręcznikiem historii. Ponieważ ona tę historię, w której Żydzi, a potem chrześcijanie dostrzegali działanie Boga, ona je interpretuje religijnie. I dlatego no, to nie jest interpretacja, która by zadowoliła zwłaszcza dzisiejszego historyka. No, trudno, żeby dzieło sprzed 2000 lat mogło w ogóle zaspokoić dzisiejszego naukowca. Chociaż może mu dostarczyć bardzo dużo ciekawych informacji, bo rzeczywiście to wejście w historię było bardzo istotne. Ale właśnie ono wiązało się z tym, że Bóg działał w historii i dlatego bardzo ważne były zagadnienia historyczne i działa poprzez historię. To znaczy to, co się dokonywało aktualnie, to było interpretowane jako działanie Boże zbawcze, to znaczy przygarniające, a w wypadku, kiedy trzeba było zwalczyć grzech czy zło, no to oczywiście także nawet i czasem karające. Więc to jest Biblia jako księga religijna, ale ona powstawała w pewnym kontekście dziejowym. Powstawała w narodzie, który miał kontakt, czy miał styczność z bardzo różnymi kulturami, bo ich los tego narodu, a potem dzieje chrześcijaństwa sprawiły, że ci, którzy pisali tę księgę, uczestniczyli w bardzo wielu różnych kulturach, zacząwszy od kultury egipskiej, potem przez mezopotamskie różne kultury, bo tam to był cały prawdziwy ciąg, ale cały zlepek kultur, prawda? Spotkali się z kulturą perską, no potem spotkali się z kulturą helenistyczną, powstałą po Aleksandrze Wielkim z pomieszania czy przemieszania kultury czysto greckiej z dodatkami różnych innych kultur. No i potem, że spotkała się z kulturą już rzymską, która właściwie była, można powiedzieć, pewną nadbudową tej helenistycznej, ale miała oczywiście też jej swoiste cechy. I w ten sposób ci ludzie, bo Biblia nie spadła z nieba, pisała o sprawach religijnych, ale była pisana przez ludzi, którzy żyli na tym świecie i chcąc nawet opisać sprawy boskie, przekraczające człowieka, transcendentne, musieli się odwoływać do pewnych modelów, do pewnych wzorów, do pewnych spraw ziemskich. I to właśnie w ten sposób tutaj weszła ich, jak powiedziałem, historia, ale weszła i kultura. Weszły różne kultury. Zresztą Biblia bardzo, można powiedzieć, bardzo swobodnie korzystała z różnych kultur, zwłaszcza, więc tak, najpierw oczywiście z wielkiego odkrycia kulturowego, jakim było pismo, bo jest napisana, prawda? Potem
korzystała z materiałów, które pisane, sposobów pisania, a już później z tych bardziej duchowych, można powiedzieć, spraw, jak na przykład no, korzystała ze sposobów pisania, czy z gatunków literackich, jakie były w tych kulturach właśnie uprawiane, bardzo różne, zmieniały się. Korzystała następnie z gotowych nawet sformułowań, osiągnięć, zwłaszcza z osiągnięć myślenia mitycznego, czyli myślenia, które operuje symbolami. To było poznanie przez symbole i o tych symbolach opowiadano, czyli tworzono opowiadanie, co z języka greckiego opowiadanie znaczy mytos, więc my mówimy mity. Przy czym oczywiście mity greckie są tutaj jednym z przykładów. Są inne, z których może nawet bardziej korzystała Biblia, bo bardziej była związana z tamtymi kulturami. Nie było wtedy innego myślenia, tylko właśnie takie, które zresztą jest bardzo głębokim myśleniem, dającym bardzo solidne poznanie. Ja się zawsze dziwię, jak ci ludzie, którzy nie znali przecież nauk przyrodniczych, fizyki, astronomii i tak dalej, nie mieli filozofii nawet, to jak oni mogli tak wiele rzeczy wiedzieć o Ziemi, o gwiazdach, na przykład o Syriuszu, który jest najbliższą gwiazdą, ale no, no, trudno tam dojść przecież, nie? Nam trudno sięgnąć, a oni o nim bardzo wiele wiedzieli w tych kulturach, więc to było poznanie specyficzne, na które później my, Europejczycy, zapatrzeni w nasze osiągnięcia, zwłaszcza nauk przyrodniczych, prawda, pozaczęliśmy patrzeć z lekceważeniem, a to bujdy, no, mit to jest takie opowiadanie, które nie ma żadnego znaczenia, nie jest prawdziwe, bo mit swoją drogą ma też znaczenie fałszu. To jest słowo, które ma różne znaczenia, ale ja mówię o micie jako metodzie, jako drodze do poznania i ma bardzo ważną cechę. Mianowicie mit, jak to wyraził się Paul Ricoeur, mit daje do myślenia. Znaczy to jest obraz, symbol, obraz, no, o którym się opowiada i w którym można coraz bardziej wchodzić, coraz głębiej, coraz dalej widzieć. Ja to porównuję do tego, że mit to jest jako sposób poznania, mit to jest jak otwarcie okna. Otwieram okno, no i teraz patrzę. I co zobaczę? To wszystko się w tym micie, w tym opowiadaniu, w tym symbolu mieści, prawda? Może nawet autor nie miał takiej myśli, której ja mogę z tego obrazu wyczytać. Bo filozofia już inaczej traktowała rzecz. Filozofia tworzyła pojęcia, definicje, czyli definiować, to znaczy określać, ograniczać, otwierać granica. No, była bardzo dokładnym, może dokładniejszym poznaniem, no, ale nie dawała tej głębi. Dla Biblii to było bardzo istotne, dlatego że badając, znaczy mówiąc o rzeczywistości boskiej, niedostępnym nas, prawda, dawała narzędzie do tego, żeby coraz lepiej wchodzić w tę rzeczywistość, coraz lepiej ją rozumieć. I dlatego czerpała później z tego, co te mity mówiły, prawda. Przy czym trzeba pamiętać, że pod względem literackim wiele opowiadań, oczywiście nie wszystkie, ale wiele opowiadań biblijnych jest mitem pod względem literackim. Przy czym mit biblijny oczywiście ma swoje cechy szczególne. Po pierwsze, w odróżnieniu od wszystkich mitów pozabiblijnych, zawsze mówi tylko o jednym Bogu. Zawsze mówi tylko o jednym Bogu, podczas kiedy w mitach innych narodów było bardzo wiele indywidów uznawanych za istoty boskie. To jest jedno, a po drugie mit biblijny jest bardzo związany właśnie z historią.
Bo tak jak mówiłem, oni dostrzegali w historii działania Boga, go chcieli opisywać, jest bardzo związany z historią, z przyczyn oczywiście jest to specyficzne powiązanie historii, które może historykowi nie bardzo odpowiadać, ale prawda, do historii, czyli do dzieju, do konkretu pewnego nawiązuje. No i wszystkie te opowiadania biblijne przede wszystkim są ułożone w sposób chronologiczny. Chronologia, czyli według czasu, no to jest czymś bardzo historycznym. Prawda? To jest, można by powiedzieć, nawet jeżeli treść nie jest ściśle historyczna, to forma jest przyjęta historyczna. To jest odnośnie mitów i odnośnie właśnie tych różnych powiązań z kulturą, to, które były na początku. To znaczy Biblia w procesie tworzenia się korzystała z różnych wpływów cywilizacji, kultury, które spotykała się. Je można znaleźć w Biblii. Co więcej, ja czasem mówię, że Biblia jest takim swego rodzaju muzeum, w którym się przechowało bardzo wiele myśli i ujęć właśnie starożytnych, bo my to tam możemy teraz znaleźć. One czasami już zginęły, a niektóre rzeczy się oczywiście powtarzają dosyć ściśle, jak na przykład to, co stało się początkiem tego badania wzajemnego Biblii i kultur, to znaczy odkrycie, że opis biblijny potopu jest bardzo podobny do opisu, który jest na tablicach Gilgamesza. To zresztą spowodowało straszliwą burzę kulturową, a nie będę o tym mówił, bo to jest temat już na wykład. Natomiast okazało się, że rzeczywiście autorzy biblijni korzystali z gotowego opowiadania, które zresztą przerobili. To nie jest, to ja zawsze mówię tak, to nawet na maturze można korzystać. Prawda? To nie jest odpisywanie. To jest, prawda, przetwarzanie, ale widzimy, że tworzywo pierwotne to był mit mezopotamski, bardzo zresztą rozpowszechniony. I najprawdopodobniej wziął się z tego, że ludzkość przeżyła kataklizm, czyli powstanie Morza Czarnego. Wody z Morza Śródziemnego przelały się przez dzisiejszy Bosfor. No i zalały, prawda, pewien kraj, który był taką niziną, dosyć górzysty, Anatolii. No i to nastąpiło prawdopodobnie w 7 tysiącleciu przed Chrystusem i pozostało jako pewna kalka, którą opowiadano. Oczywiście dla tych ludzi to było globalne zniszczenie wszystkiego, chociaż no, to oni sobie nie zdawali sprawy, że ten świat jest trochę większy i że są takie górki na 8 tysięcy metrów, które zaleć nie byłoby tak łatwo, prawda? Więc, ale my mamy tutaj coś, co było faktem, coś, co stało się potem opowieścią symboliczną, mówiącą w oryginale o bogach, a potem zostało wykorzystane tutaj przede wszystkim, jak powiedziałem, jest mowa o jednym Bogu i tutaj wchodzi taki nowy pierwiastek, mianowicie problem etyczny. Po to przychodzi dlatego, że jest karą za odstępstwo człowieka od Boga i Noe jest wyratowany dlatego, że jest jedynym sprawiedliwym. Natomiast w tej pozabiblijnej literaturze ten wyratowany człowiek, bo to zawsze taki ktoś tam istnieje pod różnymi nazwami, no to jest czasami po prostu dlatego, że jak ja mówię, jest to pupilek jakiegoś Boga, prawda? No dlatego jest wyratowany. A więc widać, jak to działa, prawda? Zupełnie zmienia się zastosowanie, ale tworzywo jest oczywiście wzięte z kultury i to jest bardzo ważne. No ja się szczególnie tu zajmuję, bo tutaj, prawda, z różnymi kulturami, ich powiązaniem z Biblią. No i przede wszystkim to moja taka gruntowna praca to jest Biblia jako fenomen kulturowy. Czyli właśnie z uwzględnieniem tego, co Biblia wzięła, co dała, czym jest, prawda. Czyli to jest taki
można by powiedzieć, ogólny wstęp do Biblii, ale właśnie na tle kultury. Oczywiście z uwzględnieniem jej religijnych wartości, no bo nie można czytać książki, jak się nie wie, o czym jest.